Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj przygotujemy wątróbkę drobiową z cebulką. Zapraszam do oglądania. Do przepisu wykorzystałem 40 deko wątróbki drobiowej. Umytą wątróbkę dzielę na mniejsze kawałki. I oczyszczam. Następnie wątróbkę zalewam mlekiem i odstawiam do lodówki na około 1 godzinę. W międzyczasie dwie cebule rozkrawam w pół i kroję w piórka. Do tego dwa jabłka kroję w kostkę. Na patelni roztopiłem dwie łyżki masła. Dodaję wątróbkę, cebulę i jabłka. Całość duszę na wolnym ogniu około 10-15 minut, co jakiś czas mieszając. Na koniec doprawiam solą i pieprzem. Pamiętajcie, aby sól dodać na samym końcu, w przeciwnym razie nasza wątróbka stwardnieje. Życzę smacznego i zapraszam do subskrypcji kanału. Cześć i do zobaczenia w kolejnych filmach.